Prawdopodobnie wszyscy słyszeliście o sposobie szybkiego wzbogacenia się i prawdopodobnie słyszeliście również powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak łatwe pieniądze. Co jednak stałoby się, gdyby taki magiczny sposób istniał? Może hazardzista, który zaczął od małej stawki i zaszedł na sam szczyt? Albo bystry inwestor, któremu jakoś udało się zacząć od kilkunastu złotych i zarobić milion? A może entuzjasta antyków, który kupił coś na bazarze i sprzedał później na aukcji za małą fortunę? W dzisiejszym wideo przyjrzymy się sposobom na szybkie wzbogacenie się przy zainwestowaniu naprawdę małych pieniędzy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na pewno każdy z Was wie, że najszybszym sposobem, aby małą kwotę zamienić na górę pieniędzy, jest gra na loterii. W Polsce najpopularniejszą grą liczbową jest oczywiście Lotto. Jak dotąd na przestrzeni 65 lat 6 szczęśliwych cyfr udało się skreślić ponad 1340 osobom. Najwyższą wygraną w historii Lotto było ponad 36 milionów złotych. Szóstka padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie w powiecie tarnowskim. Wygrane powyżej 30 milionów padały już sześciokrotnie od 2012 roku, a tylko w 2020 roku główne wygrane wylosowało łącznie 34 osoby. Codziennie miliony osób skreślają cyfry w nadziei, że to właśnie ich kombinacja okaże się tą właściwą. Niestety, jak pokazują statystyki, szansa na to, że uda nam się ta sztuka, wynoszą 1 do prawie 14 milionów. Co oznacza, że mamy większe prawdopodobieństwo, że zginiemy w wypadku samochodowym lub trafi w nas piorun, niż to, że uda nam się trafić główną wygraną. Pomimo to codziennie tysiące osób skreśla cyfry, trzymając kciuki za swoją kombinację. Co ciekawe, totalizator sportowy to nie jedyny sposób na zmienienie przysłowiowej złotówki na milion. Ciekawym sposobem na zgarnięcie ogromnych pieniędzy jest również bukmacherstwo. To kolejna forma hazardu, w którą zapamiętle gra miliony osób na świecie. Z obstawianiem czy też grą w kasynie wiąże się wiele ciekawych historii osób, które wygrały potężne pieniądze. W 2017 roku kobieta z Wielkiej Brytanii weszła do jednego z zakładów bukmacherskich i postawiła zakład za 1 funta, a zgarnęła 800 tysięcy dolarów. Postawiła na tak zwany akumulator, co oznacza, że wybrała 12 angielskich meczy i obstawiła, która strona wygra w każdym meczu, określając wygraną gospodarzy lub gości. Wszystkie jej typy okazały się trafne. Kiedy telewizja przeprowadzała z nią wywiad, powiedziała prasie, że nie lubi piłki nożnej i po prostu wybrała nazwy klubów, które jej się podobały. Co ciekawe, jej mąż był znawcą futbolu i codziennie przez lata obstawiał mecze bez większego jednak rezultatu. Jak widać, fortuna kołem się toczy i na pstrym koniu jeździ. Przekonał się o tym mężczyzna o imieniu Elmer Sherwin. Miał 76 lat, kiedy wygrał 4,6 miliona dolarów na automacie Megabucks. Co zdumiewające, ten staruszek odbył podróż dookoła świata po wygranej, a potem wrócił do Vegas po 14 latach w dojrzałym wieku 90 lat. Po to tylko, by następnie wygrać 21 milionów dolarów, grając w tę samą grę. Szczęśliwiec przekazał jednak całą kwotę na cele dobroczynne, ponieważ nie miał już sił ani czasu na wydawanie tak dużej sumy pieniędzy. Szansa na jedną wygraną na automacie wynosi 1 do 20, tudzież nawet 49 milionów, a co dopiero dwa razy. Ten staruszek miał więc ogromne szczęście. Oczywiście, wy sami możecie również próbować szczęścia, obstawiając jedną złotówkę. Wystarczy, że uda wam się pomnożyć ją dwukrotnie 28 razy pod rząd, aby zarobić milion. Wystarczy więc typować mecze o wygranej powyżej 2 lub grać w ruletkę. Oczywiście, prawdopodobieństwo, że wam się uda, jest równie znikome jak w przypadku gry w lotto. Dlatego też odejdźmy teraz od tych abstrakcyjnych wyliczeń i zobaczmy, jak możemy w inny sposób zainwestować małe kwoty, aby otrzymać ogromny zysk.
Kolejnym sposobem na ogromne wzbogacenie się jest, a raczej była, inwestycja w Bitcoina. Ta pierwsza kryptowaluta w 2010 roku kosztowała zaledwie 7 centów za jednego Bitcoina. Przypominam, że na chwilę obecną jeden Bitcoin kosztuje w granicach 200 tysięcy złotych. Wystarczyłoby więc kupić 10 Bitcoinów i zaczekać 10 lat, aby zarobić okrąglutki milion. Oczywiście nikt na świecie nie podejrzewał, że do tego typu sytuacji może dojść, wszak gdyby człowiek był prorokiem, to nie byłby żebrakiem. Niemniej jednak inwestycja w Bitcoina w początkowej fazie była chyba najlepszą inwestycją małych pieniędzy, która mogłaby wam przynieść możliwość zarobienia fortuny. Co ciekawe, z Bitcoinem wiąże się wiele fascynujących historii. Jedną z nich jest opowieść o tym, jak jedna osoba zapłaciła za dwie pizze 10 tysięcy Bitcoinów. Oczywiście, kiedy to ta kryptowaluta była jeszcze bezwartościowa. Teraz każdy z was może sobie pomyśleć, że tak, oczywiście, teraz to też bym kupił tą kryptowalutę i byłbym milionerem, ale teraz już tak się nie da. Oczywiście macie rację, ale nie do końca. Rynek kryptowalut cały czas się dynamicznie rozwija i praktycznie codziennie powstają nowe kryptowaluty, które mogą dać wam tego typu zwroty. Wystarczy jedynie kilka złotych inwestycji i masa cierpliwości. Kolejnym sposobem na to, aby zamienić jednego dolara w milion, są antyki. Bardzo często zdarza się, że osoby znajdują bezcenne rzeczy znajdujące się w zakamarkach ich strychów czy też piwnic. Taka sytuacja przytrafiła się Lorenowi Krytzerowi w 2017 roku. Oglądał on program telewizyjny o aukcjach antyków i w tym programie pokazano rzecz, która przykuła jego uwagę. Ku jego zdziwieniu okazało się, że koc, który wydawał mu się starym, bezużytecznym kawałkiem materiału, jest wiktoriańskim nakryciem z XVIII wieku. Odkrył on to właśnie podczas oglądania programu w telewizji. Jak sam relacjonuje, zatrzymał obraz w telewizorze i pobiegł co tchu po koc, aby następnie porównać jego wygląd. Okazało się, że jest identyczny z tym z telewizora. Koc został sprzedany za 1,5 miliona dolarów na jednej z aukcji. Jak więc widzicie, czasami wystarczy wybrać się na targ staroci lub do swojej sędziwej cioci, aby stać się prawdziwie majętnym człowiekiem. Co ciekawe, nie tylko antyki mogą sprawić, że będziemy pławić się w luksusach. Znakomitym pomysłem jest również inwestycja w zabawki z limitowanych kolekcji, takich jak Lego czy Star Wars. Jeżeli zabawki, które kupicie, będą znajdować się w perfekcyjnym stanie, zapakowane w oryginalne pudełka, to możecie zarobić setki tysięcy złotych. Sposobów na zamianę jednego dolara w milion jest jednak znacznie więcej. Kolejnym znakomitym przykładem jest Million Dollar Homepage, której to autor, biedny student, podzielił swoją stronę na milion części i oferował miejsce reklamowe na niej za właśnie jednego dolara. Jak się okazało, ten projekt był prawdziwym hitem i przyniósł właścicielowi znacznie więcej pieniędzy niż zakładał. Kolejnym pomysłem na to, jak z małej sumy pieniędzy zarobić milion, jest oczywiście start w np. teleturnieju Milionerzy, gdzie główną nagrodą jest tytułowy milion złotych. Oczywiście tutaj nie obędziemy się bez sporej dawki szczęścia, jak również i wiedzy, ponieważ aby dojść do ostatniego pytania potrzebujemy i jednego, i drugiego. I jak widzicie, sposobów na zamienienie jednej złotówki w milion jest całkiem sporo. Jestem ciekaw, który z pomysłów spodobał wam się najbardziej. Zostawcie komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli macie pomysł na wideo lub chcecie podziękować za ten film. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.